reżyser powiedział kamera akcja, więc zaczynamy kolejny odcinek. Dziś krem spora, a składniki, jakie będziemy potrzebować, to por, boczek, ziemniaki, dynia, ziele angielskie, liść laurowy, żółty ser, sól, oliwa, bulion, ziemniaki. Słuchajcie, zaczniemy od boczku. Czyli rozgrzewamy patelnię, przysmażymy sobie boczek. Boczek wrzucamy, wytapiamy tłuszcz, a w międzyczasie, słuchajcie, kroimy ziemniaki. Najlepiej pokroić w drobną kostkę. Nie musi być dokładnie równa. Pokażę boczek na tej drugiej kamerze. Zobaczcie, ładnie się wszystko wytopiło. Teraz przerzucamy na sitko. Pozbywamy się boczku z patelni. Następnie nie myjemy patelni, bo chodzi o to w kuchni, żeby się nie narobić, a myśleć. Wlewamy tłuszcz z boczku i słuchajcie. Na to wrzucamy pestki dyni i za chwilę zobaczycie, jak one będą się zachowywać na patelni, co daje tłuszcz i ciepło, czyli co znaczy delikatnie podprażyć pestki dyni na patelni lub na oleju. Jest naprawdę duża różnica w smaku, zapachu. Ach. Mamy. I odcedzamy. Do naszego garnka wlewamy oliwę. 2-3 łyżki. I ze względu na to, że ziemniaki są twardsze od pora, na początku przesmażymy sobie ziemniaki, a następnie dodamy pora, którego również pokroję w kostkę. Ok. Zobaczcie, tutaj cały ten tłuszcz, ja pokażę Wam, ile zostało z tego tłuszczu. O, żeby to było widać. A my jeszcze, aby naprawdę pozbyć się nadmiaru tego tłuszczu, przerzucimy to wszystko sobie na kawałek ręcznika papierowego i przykryjemy drugą stroną i zaraz Wam pokażę, ile jeszcze zostanie na tym oleju. O. A tak naprawdę z boczku chciałbym tylko uzyskać słony smak, no i zapach. Przekładam tutaj. Ziemniaki mieszamy. I słuchajcie, smażymy na złocisty kolor około 7 minut. 7 do 10 minut. A teraz pokroimy pora. Tutaj już nie ma znaczenia, więc pokroimy sobie w pół plastry. Proszę. Następne. Słuchajcie, i w ten sam sposób co ziemniaki mieszamy pora do samej miękkości, czyli co jakiś czas pokroimy, dodajemy i mieszamy. Słuchajcie, warzywa również namiękły, czyli ziemniak 10 minut, por 5 minut. Następnie dodajemy liść laurowy, ziele angielskie, zalewamy bulionem. Zmniejszamy ogień, przykrywamy i gotujemy na małym ogniu około 10 minut. Wszystko mięciutkie, ugotowane. Pozbędziemy się liścia laurowego, ziela angielskiego. Wszystko mamy praktycznie miękkie. Garnek przykładam sobie tutaj i za pomocą blendera blendujemy na
gładką masę listek. Praktycznie, mówię praktycznie, idealna konsystencja, bo idealna by była, gdybyśmy przetarli przez sitko. Możecie to robić, ale chodzi o to, żeby ta zupa była naprawdę pożywna. Słuchajcie, teraz tak. Zupa zblenderowana, przerzucę to. Hop. Ok, teraz Wam pokażę, jak wygląda dynia z boczkiem. Czyli hop, to ściągniemy. I chcę Wam pokazać, ile jeszcze tutaj nam tłuszczu zostało z tego. Pozbyliśmy się tłuszczu. Ok, słuchajcie, wszystko mamy praktycznie naszykowane. Doprawię jeszcze tylko pieprzem i solą. Do tego sól. Z solą proponuję uważać delikatnie, bo pamiętajcie, boczek jest słony. Jeszcze bym dodał trochę soli, ale że jest boczek, ser, szczypiorek, także sobie to odpuszczę. Także na początku nalewamy. O, ubrudziłem trochę zupę. Solidna. Pamiętajcie, że jest krem dosyć syty. I teraz za pomocą łyżki na początku sobie damy ser, który się nam rozpuści. Wszyscy lubią ser, także każdy lubi zupę z serem. Nieważne, czy to jest z serem pleśniowym, z żółtym, z parmezanem. Okej, on nam się rozpuści, jeszcze zagęści, także naprawdę zupa jest dosyć solidna. Na to damy sobie rukolę. Możemy ją rozłożyć na rancie talerzyka, też będzie ładnie wyglądać. I tutaj możemy sobie za pomocą oliwy możemy sobie delikatnie skropić, będziemy mieli taką delikatniejszą sałatkę. Słuchajcie, szczypiorek. I oczywiście boczuś z dynią. A jeżeli byście chcieli zobaczyć więcej przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Na Szlaku Smaku lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Także zapraszam serdecznie i do zobaczenia. Cześć!